współczesne terapie psychodeliczne trochę różnią się, odchodzą od tego modelu skupionego na samym działaniu psychofarmakologicznym. Tutaj bardziej doświadczenie wywołane przez psychodeliki leczy. To znaczy przyjmuje się psychodeliki raz, dwa, trzy razy w ramach terapii, a efekty są długofalowe, nie są to substancje, które trzeba przyjmować codziennie, ani nawet raz w tygodniu. You'll find the truth. Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z serii Słowo Talk. Ze mną ponownie jest Maciej Lorenz, socjolog oraz autor książki Czy psychodeliki uratują świat? Dla tych, co oglądali poprzedni odcinek, to mam nadzieję, że już znacie szczegóły tej publikacji. A w dzisiejszym odcinku chcieliśmy z Maciejem porozmawiać o kwestiach zdrowia psychicznego. I bo mi się wydaje, że naprawdę to jest jedna z podstawowych takich rzeczy, z którymi obecnie kojarzą się psychodeliki. Ale Maciej, ja tutaj myślę tak o dwóch rzeczach. I zacznę od tej, moim zdaniem, gorszej, ale która często się pojawia u mnie w komentarzach. Powiedz mi proszę, czy twoim zdaniem, albo z twojej wiedzy, czy od psychodelików można zwariować? Czy od psychodelików można zwariować? Tak. Tutaj, zawiesi się kwas? Bo często takie mam w komentarzach, że dziadek mojego dziadka zawiesił mu się kwas, wiesz o co chodzi. Dziadek mojego dziadka słyszał o kimś, komu zawiesił się kwas. Znaczy, oczywiście zagrożenie zaburzeń psychicznych istnieje w przypadku psychodelików i warto o tym pamiętać. Powinny też o tym pamiętać osoby, które podejrzewają, że mogą mieć predyspozycję do jakichkolwiek zaburzeń psychicznych. Czyli osoby, które miały w przyszłości jakieś epizody psychotyczne albo mają w najbliższej rodzinie przypadki tego rodzaju chorób, czyli na przykład nie wiem, schizofrenia, albo choroba dwubiegunowa, powinny po prostu nie ryzykować, jak gdyby nie stosować tego rodzaju środków z racji tego, że one wywierają potężny destabilizujący wpływ na psychikę. Ten destabilizujący wpływ może być uzdrawiający w przypadku niektórych dolegliwości, takich jak depresja, czy jak uzależnienia, czy stany lękowe u osób umierających. Natomiast w przypadku osób, które już mają zwiększoną chaotyczność w świadomości, jakby mogą pogłębić ten problem. Natomiast psychiatrzy, którzy stosują psychodeliki w swojej pracy klinicznej, zwracają uwagę na to, że jeżeli chodzi o zagrożenie schizofrenią, to niekoniecznie psychodeliki są bezpośrednim źródłem tych zaburzeń, tylko raczej są wyzwalaczem, są czynnikiem, który wyciąga zaburzenie, które już istniało. Bardzo dobrym argumentem na rzecz takiego stanowiska są po prostu statystyki, liczba zachorowań na schizofrenię. Ona się utrzymuje, z tego co wiem, na tym samym poziomie, mniej więcej to jest 1-2% populacji. I w latach 60., kiedy miliony ludzi zaczęły jeść LSD głównie w niekontrolowanych warunkach, liczba tych zgłoszeń nie wzrosła. Zresztą to z podobną sytuacją mamy do czynienia w kontekście chociażby konopi, które też mogą u osób z określonymi predyspozycjami mogą wywoływać tego rodzaju zaburzenia. Natomiast nie wzrosła, odkąd wzrosła popularność marihuany, ale nie wzrosła liczba rejestrowanych przypadków tego rodzaju. Więc jakby warto pamiętać, że tego rodzaju zagrożenie istnieje. Natomiast należy też bardzo wyraźnie podkreślić, że psychodeliki należą do stosunkowo najbezpieczniejszych środków psychoaktywnych, jakie w ogóle istnieją. To znaczy nie uszkadzają organów, tak? Jak gdyby ich wpływ na organizm jest bardzo znikomy. Nie wywołują uzależnień, a wręcz przeciwnie, jedyny ich związek z nałogami jest taki, że mogą służyć do leczenia uzależnień od alkoholu czy od kokainy, od nikotyny. Jak były przeprowadzone eksperymenty ze zwierzętami w klatkach, które jest ten standardowy model, tak? Szczur w klatce, który ma dźwignię z kokainą. No i jeżeli szczur ma dostęp do kokainy, to będzie naciskać tę dźwignię, dopóki nie zdechnie. W przypadku psychodeliki naciska raz i na tym przystaje. Tutaj oczywiście jak gdyby zastrzeżenie do tego modelu jest takie, że na ile to jest miarodajne, w sensie
że w zasadzie tutaj nie badamy wpływu substancji na szczura, tylko badamy wpływ substancji na szczura, który jest samotny i zamknięty, odosobniony od innych szczurów, od innych przedstawicieli swojego gatunku. Wiesz, no też kojarzysz na przykład ten moment, to badanie z tym szczurzym rajem, prawda? Tak, tak, to Bruce Alexander pod koniec lat, dobrze, że o tym wspominasz, pod koniec lat 70. przeprowadził eksperyment, dał szczurom dostęp do, już nie pamiętam, czy do kokainy, czy do metamfetaminy. Kokaina i chyba opioidy były. Albo... No w każdym razie szczury, jak miały też zapewnione dostęp do jakichś roślinek, innych przedstawicieli, innych szczurów, jakichś zabawek, nie były zainteresowane kokainą czy heroiną. Zresztą i to pokazuje bardzo dużo, jak silny jest wpływ otoczenia na ewentualne problemy. No i tak, że nie masz nic innego lepszego do roboty. Tak, znaczy na miejscu szczura, który siedzi od kilku dni w klatce zamknięty i ma tylko do wyboru tak, dźwignię z kokainą, to nie dziwię się, że z nudów ją naciska w kółko. No natomiast na przykład żołnierze amerykańscy, którzy wracali z Wietnamów, tam była heroina powszechnie dostępna. Wielu z nich jej nadużywało w Wietnamie, ale po powrocie do swoich rodzin, do swojej ojczyzny, większość z nich nie miała problemu z heroiną. Tak? Czyli jak gdyby, kiedy byli żyli w ciągłym stanie zagrożenia w dżungli wrogiej, jak gdyby z automatu chcieli uciec od swojego własnego stanu świadomości, po powrocie do domu czuli prawdopodobnie ulgę i nie mieli potrzeby sięgania po substancje. Natomiast jakby pomijając te dwie kwestie, wracając do samych psychodelików, one są, tak jak mówiłem, no, kompletnie są, w zasadzie ich wpływ na ciało ogranicza się do tego, że rozszerzają źrenice. To jest najbardziej widoczny wpływ klasycznych psychodelików na ciało. Natomiast w przypadku MDMA, które też jest używane dosyć powszechnie współcześnie w terapii, to zagrożenie jest nieco większe, w sensie, że wpływ na ciało jest silniejszy, zwłaszcza osoby z jakimiś problemami układu krążenia powinny raczej przynajmniej skonsultować z kardiologiem, czy nie znajdują się w grupie zagrożonej ewentualnymi komplikacjami. No, natomiast jeżeli chodzi o klasyczne psychodeliki, wpływ, zagrożenie dla ciała jest znikome, zagrożenie dla psychiki jest statystycznie też znikome, natomiast pewne grupy ludzi z predyspozycjami mogą bardzo, bardzo ucierpieć. I też te osoby, o których wspomniałem, właśnie osoby z epizodami psychotycznymi albo z przypadkami tego rodzaju zaburzeń w rodzinach, są podczas badań przesiewowych odrzucane, podczas obecnych eksperymentów, podczas badań. One nie są jakby włączone do badań ze względów bezpieczeństwa, zarówno ich bezpieczeństwa, jak i dla dobra sprawy, to znaczy no jak gdyby nie, na chwilę obecną kultura psychodeliczna, ta naukowa nie może sobie pozwolić na to, żeby ktoś zwariował i zrobił coś nieodpowiedzialnego, więc przesiewają ludzi, tak? Dbają o to, żeby to było bezpieczne i pomagało tym, którym to może pomóc, natomiast nie szkodziło tym, którym to może zaszkodzić. Wiesz, ja to też w pełni rozumiem, bo jeżeli ty mówisz o bezpieczeństwie fizycznym takim, no na pewno kojarzysz Global Drug Survey. Tak, tak, tak. I tam wiadomo, że psychodeliki, jak konkretnie grzyby, były na samym końcu listy, takich, które wymagały tak, pomocy medycznej. 3 promile, zdaje się, ludzi pod wpływem grzybów poszukuje pomocy medycznej. Tak. I to jest ostatnie, z tego co pamiętam, ostatnia pozycja na liście tych substancji. Ale widzisz, na pewno jest jedna kwestia a propos chociażby osób chorych na schizofrenię. Ja wysnułbym taką teorię, nie wiem, czy ją potwierdzisz, że jest trochę tak, że osoby z chorobami psychicznymi dążą do przyjmowania takich substancji. Ja przynajmniej odkąd prowadzę kanał, przynajmniej dostałem kilka maili od osób, które mają schizofrenię i to odkryłem na poziomie pisania z nimi, albo nawet na pytaniu, czy przyjmujesz jakieś leki, na przykład wysłali mi, jaki lek przyjmują i ja patrzę, że to jest lek na schizofrenię. Aha. I zastanawiam się, w jakim celu i wydaje mi się, że odsetek wśród osób chorych psychicznych nie może być większy niż standardowo w populacji, że takie osoby szukają takich substancji. Być może jest to kwestia tego, że przyznam szczerze, że nie znam żadnych badań, które ja to by... mówię z mojego tylko tak, takiego... Tak, rozumiem, ale nie znam żadnego badania, które by tutaj jakąś jakby skupiało się na tej korelacji. Być może jest tak, że osoby, które żyją w stanie jakiegoś tam większego rozproszenia koncentracji, czyli schizofrenicy,
to bardzo eufemistycznie teraz tak, ująłem, tak. Ale że w czymś naturalnym jest dla nich poszukiwanie innych metod wywoływania tego rodzaju zmian. Natomiast, sorry, że ci wejdę w słowo, ale jak gdyby, bo nie chcę jakby tutaj zostawić takiego wrażenia, że te osoby rzeczywiście jakby super, o wiele częściej sięgają po psychodeliki. Większość użytkowników psychodelików to są ludzie zdrowi, którzy wyciągają realne benefity. W zasadzie można tutaj postawić dwa główne zastosowania psychodelików, to jest właśnie zastosowanie terapeutyczne u osób z konkretnymi problemami psychicznymi, natomiast drugie równie duże pole to jest po prostu rozwijanie potencjału osób funkcjonalnie gdzieś tam operujących, tak jakby nie mających problemu z funkcjonowaniem w społeczeństwie. No, w korzystaniu z psychodelików u osób funkcjonujących normalnie w społeczeństwie i do samorozwoju to na pewno jeszcze porozmawiamy, ale teraz myślę, że warto, bo już omówiliśmy trochę ten temat, kto nie powinien korzystać, ale w takim razie dla czyjego zdrowia psychicznego psychodeliki mogą być korzystne? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o badania? Bo badania są prowadzone. Tak, są badania. Najwięcej w zasadzie, najbardziej zaawansowane badania, jeżeli chodzi o użycie szeroko rozumianych psychodelików, to jest zastosowanie MDMA w leczeniu stresu pourazowego. MDMA nie jest klasycznym psychodelikiem, natomiast zmiany w świadomości, które ono wywołuje, mogą być psychodeliczne. Badacze, którzy pracują z tą substancją, sugerowali też inne nazwy. Entaktogen, między innymi, czyli substancja pozwalająca dotknąć wnętrza. Empatogen, czyli substancja, która zwiększa empatię. Wiele osób, które używa, to też jest ważne, żeby podkreślić, że, bo to jest ekstazy, tak? I że to, co ludzie jakby wyobrażenia na temat ekstazy przyjmowanego w kontekście rekreacyjnym, należy bardzo wyraźnie rozgraniczyć, odgraniczyć od zastosowania klinicznego. To znaczy ludzie, którzy cierpiący na stres pourazowy poszukują pomocy za pomocą tej substancji są leczeni. Często podobno mówią, że nie wiedzą, czemu ludzie to nazywają ekstazą, że oni nie czuli ekstazy, nie czuli euforii podczas sesji z MDMA, natomiast czuli odblokowanie gdzieś tam stłumionych, silnych, negatywnych emocji, które w sobie noszą. Jakby na stres pourazowy cierpi mniej więcej od 3 do 6% populacji. To są głównie, znaczy nie wiem, czy głównie, no ale do tej grupy należą weterani wojenni, policjanci, którzy przeżyli jakąś traumę podczas służby, strażacy, osoby, które doznały przemocy seksualnej. I jak gdyby jednym z kryteriów diagnostycznych, z tego co mi wiadomo, stresu pourazowego jest to, że osoba, która tę traumę w sobie nosi, nie jest w stanie o niej rozmawiać. To znaczy wycofuje się z relacji terapeutycznej w momencie, w którym terapeuta zaczyna dochodzić do sedna, do tej sytuacji. Nie są w stanie jakby o niej rozmawiać. MDMA dezaktywuje aktywność ciała migdałowatego. To jest ośrodek mózgu, który to nie jest oczywiście jakby jedyne pole jego oddziaływania, natomiast wydaje się być kluczowe w leczeniu stresu pourazowego. Dezaktywuje ciało migdałowate, które odpowiada za przeżywanie różnego rodzaju emocji, między innymi negatywnych emocji typu lęk. Też pod wpływem MDMA podnosi się poziom prolaktyny, oksytocyny, czyli hormonu zaufania i poczucia przynależności, więc de facto MDMA jest wymarzoną substancją dla terapeutów, to znaczy ono pozwala bardzo szybko otworzyć się na poziomie emocjonalnym. Tutaj akurat mówimy o osobach, które nie są w stanie tego zrobić z użyciem standardowych metod. Michael Mithofer, który przeprowadził pierwsze takie bardziej rygorystyczne badanie, jest z nim wywiad w mojej książce, pierwsze badanie dotyczące wpływu MDMA właśnie na leczenie stresu pourazowego, to w tym pilotażowym badaniu wyszło, że w grupie kontrolnej skuteczność terapii wynosiła 25%, po użyciu MDMA wynosiła 83%. Także jak gdyby widać tutaj ogromną dysproporcję, został wprowadzony jeden czynnik i to ten czynnik najprawdopodobniej działa. Podczas późniejszych badań te wyniki były różne, natomiast zawsze było widać bardzo istotną różnicę statystyczną pomiędzy użyciem MDMA a grupą kontrolną. Nie ma szans tutaj na efekt placebo. No w ogóle w badaniach nad psychodelikami ciężko o efekt placebo z racji tego, że znaczy nie, może inaczej, jakby bardzo często się zdarza, jakby pojawiał się w badaniach efekt placebo, w sensie ludzie, którzy dostali nie wiem, kwas nikotynowy czy cokolwiek innego, co miało wywoływać
jakąś zmianę świadomości. Rzeczywiście czuło jakieś, przypisywało temu zmienionemu stanowi świadomości jakieś rzeczy, które nie do końca się z nimi działy. Natomiast jeżeli chodzi o zastosowanie MDMA czy psylocybiny, no to ten model jakby użycie placebo nie do końca ma sens z racji tego, że po godzinie i terapeuta, każdy i pacjent wie, czy dostał substancję czynną, czy placebo. To jest zresztą zarzut, który gdzieś tam jest podnoszony przez terapeutów. Natomiast oni też zdają sobie sprawę z tego, że na chwilę obecną muszą funkcjonować w ramach określonych przez system. Jeżeli jeżeli chcą wprowadzić jakąkolwiek zmianę, chcą wprowadzić zmianę i wszystko wskazuje na to, że tak się wydarzy. MDMA na chwilę obecną przechodzi ostatnią fazę badań przed tym, jak prawdopodobnie zostanie wprowadzone do użytku aptecznego w 2021. To jest optymistyczny scenariusz. Psylocybina kilka lat później, jeżeli zostanie dowiedziona skuteczność, bo bezpieczeństwo już zostało udowodnione w przypadku obu substancji, to znaczy w warunkach klinicznych potencjalne te reakcje, o których mówiliśmy wcześniej, niepożądane, można całkowicie wyeliminować. To znaczy obecność dwóch terapeutów, sesje przygotowujące, opieka w trakcie samej sesji, tak, ze strony i terapeutów, i lekarza, który gdzieś tam jest na podorędziu. I też późniejsze sesje integrujące, to znaczy nie jest tak, że ci ludzie jedzą substancje i że to się do tego sprowadza. Jakby to też może warto jest wyeksponować, że tutaj nie mówimy o terapeutycznym wpływie substancji, tylko o terapeutycznym wpływie terapii wspomaganej substancją. To znaczy jak gdyby współczesne terapie psychodeliczne trochę różnią się, odchodzą od tego modelu skupionego na samym działaniu psychofarmakologicznym. Tutaj bardziej doświadczenie wywołane przez psychodeliki leczy. To znaczy przyjmuje się psychodeliki raz, dwa, trzy razy w ramach terapii, a efekty są długofalowe. Nie są to substancje, które trzeba przyjmować codziennie, ani nawet raz w tygodniu. Tutaj odstępstwem od tej reguły jest ketamina, czyli dysocjant psychodeliczny, którego działanie jest bardziej krótkotrwałe, antydepresyjne. Natomiast jeżeli chodzi o MDMA i psylocybinę, ten wpływ jest długofalowy po kilku zaledwie doświadczeniach. A czy paradoksalnie to nie stoi na przeszkodzie w rozwoju psychodelików? Bo wiesz, normalnie, bo pracowałem w branżach medycznych, normalnie sprzedajesz leki przez długi czas, prawda? No, dlatego przemysł farmaceutyczny niekoniecznie jest aż tak bardzo zainteresowany wspieraniem badań nad terapeutycznym zastosowaniem psychodelików. Głównie badania nad psychodelikami są finansowane ze źródeł prywatnych na chwilę obecną. Big Pharma nie jest tym zainteresowana z racji tego, że lek ma się sprzedawać. Lek najlepiej, żeby był przyjmowany codziennie, był drogi i w zasadzie, żeby pacjent go przyjmował do końca życia. Psychodeliki działają trochę inaczej. Działają zupełnie inaczej. Mam tutaj na myśli na chwilę obecną właśnie psylocybinę i MDMA, bo na nich się głównie koncentrują współcześni terapeuci. No i tutaj jak gdyby, może nie wiem, czy mówicie o tym, jak wygląda, co jest tutaj czynnikiem kluczowym? Okej, to według terapeutów, którzy pracują z psylocybiną, skupmy się na psylocybinie może, oni dostrzegli, że kluczowa jest zależność pomiędzy doświadczeniem mistycznym, które jest przeżywane w trakcie sesji, a ewentualnymi pozytywnymi, trwałymi zmianami w strukturze osobowości. To znaczy osoby, które miały silne doświadczenie rozpuszczenia ego, doznały transcendencji, rzeczywiście jak gdyby jest coś, co William James, prekursor amerykańskiej psychologii, który też z podtlenkiem azotu trochę eksperymentował i bardzo był zainteresowany doświadczeniami religijnymi. On pisał o tym, że doświadczenia mistyczne mają coś, co on nazywał noetyczną jakością. Noetyczna jakość to jest przeświadczenie, że to doświadczenie, które się nam przytrafia, jest obiektywnie prawdziwe, jest bardziej prawdziwe niż nasza prawdziwa, realna, codzienna rzeczywistość. I rzeczywiście ludzie, którzy mają bardzo głębokie wglądy psychodeliczne, wychodzą z nich z przeświadczeniem, że dotknęli jakiejś najgłębszej prawdy o sobie i to ma kluczowy wpływ dla tego efektu terapeutycznego, to znaczy to nie są jakieś przemyślenia, to nie są poglądy, to są najgłębsze prawdy, których ci ludzie doświadczali. Zresztą podczas badań przeprowadzonych na Johns Hopkins University uczestnicy tych badań z psylocybiną
twierdzili, że doświadczenie na dużej dawce psylocybiny jest jednym z pięciu najważniejszych doświadczeń duchowych w ich życiu, porównywalnych ze śmiercią małżonka czy śmiercią rodziców, narodzinami dziecka. 80% ludzi jak gdyby sugerowało, że to było dla nich tak głębokie i tak, znaczy nie sugerowali, no po prostu takich odpowiedzi udzielali w perspektywie długofalowej podczas badań kontrolnych. Także no tutaj też jest różnica, że pomiędzy psylocybiną a MDMA. W przypadku MDMA ten stan rozpuszczenia ego i doznania stanów mistycznych znaczy nie jest aż tak ważne. No, w przypadku psylocybiny wydaje się mieć kluczowe znaczenie, w przypadku MDMA raczej kluczowe znaczenie ma zwiększenie otwartości emocjonalnej na relację terapeutyczną. Ale zobacz, jak na przykład MDMA kojarzy się głównie ze stresem półrazowym i tutaj rzeczywiście weterani w Stanach Zjednoczonych, tak ta kampania taka informacyjna na ten temat bardzo dobrze działała. Jak wygląda kwestia psylocybiny? Z czym psylocybina jest kojarzona? W jakich chorobach jest? Zastosowanie. Główne zastosowanie psylocybiny w terapii dotyczy na chwilę obecną takich dwóch najważniejszych dziedzin, czyli leczenie depresji, trzech najważniejszych dziedzin, przepraszam. No to nieźle. Depresji, uzależnień i stanów lękowych, z którymi zmagają się osoby terminalnie chore. Badacze, którzy pracują z psylocybiną, sugerują, że trzeci z tych obszarów będzie najłatwiejszy do zaakceptowania dla społeczeństwa, z racji tego, że mamy tutaj do czynienia z substancjami, które wywołują, napełniają, mogą napełnić przynajmniej w odpowiednich warunkach życie, które jest pozbawione znaczenia, mogą napełnić je znaczeniem, co jest kluczowe w przypadku osób, które nie mają zbyt dużo czasu, jak gdyby żyją ze świadomością tego, że noszą w sobie śmiertelnie niebezpieczną chorobę, umierają na nią, mają, nie wiem, 2 tygodnie życia. Osoby, które uczestniczyły w badaniach na Uniwersytecie w Nowym Jorku i na Johns Hopkins University, dosyć jednoznacznie mówiły o tym, że sesja z psylocybiną pozwoliła im uwolnić się od lęku, od przygnębienia towarzyszącego tej nadciągającej śmierci, umrzeć w spokoju, pogodzić się z najbliższymi. Więc no, jest to niezwykle humanitarne zastosowanie. Swoją drogą zasugerowane przez Aldousa Huxleya, który, to może być dla niektórych ciekawe, umarł też pod wpływem LSD. Poprosił swoją żonę Laura, żeby na łożu śmierci mu podała LSD, ponieważ tak mocno wierzył w transformacyjny potencjał psychodelików, że przyjął je na łożu śmierci. Jeżeli chodzi o leczenie uzależnień, to na chwilę obecną są prowadzone badania dotyczące uzależnienia od tytoniu, od alkoholu i od kokainy. O tym wiem na pewno. Znaczy o tym wiem. No i wiele wskazuje na to, że skuteczność jest tutaj równie duża. To znaczy osoby, które przeżywają stany mistyczne podczas sesji psychodelicznej, docierają do sedna jakiegoś swojego problemu osobistego, który ich popycha do destrukcyjnych zachowań. Czyli, no i tutaj też wracamy do tej neetycznej jakości, które towarzyszy stanom mistycznym, że w zasadzie to palacz nałogowy prawdopodobnie wielokrotnie myślał o tym, że palenie jest głupie i go zabija, ale brakowało mu jakiegoś bodźca, który by go popchnął do wprowadzenia zmian. I badacze z Johns Hopkins University przeprowadzili na razie bardzo małe pilotażowe badanie, które no, przyniosło rewelacyjne rezultaty. To znaczy osoby, które próbowały od wielu lat rzucić, były nałogowymi palaczami, miały z tym ogromny problem. W 80% przypadków uwolniły się od tego nałogu. Podobna skuteczność jest w przypadku alkoholu, w przypadku kokainy na chwilę obecną. To są, tak jak mówiłem, dwa obszary. Natomiast jeszcze w latach 60. i na początku lat 70. prowadzono badania nad użyciem psychodelików w leczeniu uzależnienia od opioidów, co może mieć kluczowe znaczenie w tym momencie w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest kryzys. Znaczna część społeczeństwa uzależniła się od dostępnych na receptę leków opartych na opioidach, leków przeciwbólowych.
jest to realny problem. To znaczy tam umiera z przedawkowania tych leków więcej ludzi niż ginie w wypadkach samochodowych. Jest to na chwilę obecną najliczniejsza przyczyna zgonów nienaturalnych w Stanach Zjednoczonych. No więc na chwilę obecną, z tego co wiem, nie ma prowadzonych badań nad użyciem konkretnie psychodelików w leczeniu uzależnienia od opioidów. Natomiast jeżeli chodzi o leczenie depresji, został przeprowadzony mały projekt pilotażowy w Imperial College London przez Robina Carharta-Harrisa i obecnie są prowadzone większe badania. Musimy poczekać na rezultaty, żeby mówić tutaj jednoznacznie, czy psylocybina może mieć zastosowanie w leczeniu depresji. Natomiast wiele wskazuje na to z tego pilotażowego badania przeprowadzonego w Londynie i wcześniejszych eksperymentów w Nowym Jorku przeprowadzonych z osobami umierającymi. Wiele wskazuje na to, że na przynajmniej 6 miesięcy objawy depresji lekoopornej mogą zniknąć i znikają w większości przypadków. W tych wstępnych badaniach tak to wyglądało. To, że te objawy wracają po jakimś czasie, dla mnie osobiście nie jest żadnym problemem. To znaczy, jeżeli nic nie pomaga człowiekowi pogrążonemu w depresji, a pomagają mu grzyby na 6 miesięcy, to niech pod okiem terapeutów co 6 miesięcy sobie je te grzyby, znaczy nie grzyby, tylko syntetyczną psylocybinę. Ale widać tutaj ogromny potencjał, to znaczy miliony ludzi zmagały się z depresją, wielu z nich nic nie pomaga. Ostatnia duża zmiana, jeżeli chodzi o psychiatrię w leczeniu depresji, być może w ogóle ostatnia wielka zmiana w psychiatrii, miała miejsce na przełomie lat 80. i 90. To było wprowadzenie leków SSRI, czyli Prozaku i tym podobnych środków, które w wielu przypadkach, w przypadku wielu ludzi albo się nie sprawdzają, albo wywołują tak wiele efektów ubocznych, że miło byłoby poszukać alternatywy. I wiele wskazuje na to, że psychodeliki mogą pomagać w leczeniu tej przypadłości. Nie ma też co ukrywać, że ta grupa leków też wiąże się z ryzykiem pewnym uzależnienia i różnych rzeczy. Jest też, korzystają z tych ludzie, wiesz, pozamedycznie czasem. Znaczy, z psychodelików też korzystają ludzie pozamedycznie. Tak, ale w innym trochę formie, mam wrażenie. Zagrożenie jest znacznie mniejsze. Badacze z Imperial College London sugerują wręcz, że psychodeliki mogą mieć zastosowanie w leczeniu wszystkich dolegliwości psychicznych, które u podstaw których leży nadmierna sztywność umysłowa, czyli nadmierne przywiązanie do jakiejś narracji na temat samego siebie. Czyli na przykład, nie wiem, depresja, uporczywe myślenie o tym, że jestem bezwartościowy, uzależnienia, czyli nie jestem w stanie przeżyć dnia bez papierosa. Jeżeli chodzi o stany lękowe, to tutaj są bardziej zrozumiałe ta uporczywość, tak jakby ta obsesja na punkcie zbliżającej się śmierci. Natomiast oni wykonali pionierskie obrazy mózgu kilka lat temu we współpracy z Amandą Fielding z Beckley Foundation i Davidem Nuttem. Robin Carhart-Harris był głównym badaczem odpowiedzialnym za te obrazy. On się opierał, punktem wyjścia dla niego były wcześniejsze obrazy wykonane za pomocą innej techniki w Szwajcarii przez Franza Wollenweidera. Tam była lekka sugestia, że aktywność mózgu pod wpływem psychodelików wzrasta, to znaczy, że zaczyna mózg po prostu płonąć jakoś tam na tych obrazach. Zrobili obraz za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Tam badacze ze Szwajcarii używali pozytonowej tomografii emisyjnej, więc to są techniki, które mierzą jakby inne parametry. Nie będziemy się w to też zagłębiać, bo się nie czuję kompetentna aż tak bardzo. Natomiast gdy po raz pierwszy zobaczyli te obrazy wykonane za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, myśleli, że popełnili błąd, bo po prostu zobaczyli, że jest obniżona aktywność. I tutaj kluczowe znaczenie ma sieć Default Mode Network. Ja ją tłumaczyłem w książce jako sieć standardowej aktywności. Nie ma jeszcze konsensusu wśród polskich neurobiologów, z tego co wiem, na temat tego, jak to się tłumaczy. To jest sieć, która została opisana stosunkowo niedawno, mniej więcej 20 lat temu. I wszystko wskazuje na to, że ona odpowiada za nasze poczucie ja, to znaczy aktywuje się wtedy, kiedy nasza uwaga się dezaktywuje, kiedy przestajemy być skupieni na konkretnej rzeczy, wtedy ta sieć, wzrasta jej aktywność. Ona
powiedzmy, że reguluje pracę innych obszarów mózgu. No i odpowiada za, właśnie oprócz tego, że za nasze poczucie ja, za jakieś narracje na swój własny temat, opowieści, które sobie opowiadamy, kim jestem na podstawie tego, co wydarzyło się kiedyś albo co się wydarzy w przyszłości w naszym życiu, czyli odpowiada też za podróżowanie w czasie, w wyobraźni. Odpowiada też za teorię umysłu, czyli umiejętność wcielania się, wczuwania się w stany mentalne innych ludzi. I wiele wskazuje na to, że ona może być, tak przynajmniej sugerują badacze z Londynu, że ona może być traktowana jako taki fizjologiczny odpowiednik naszego ego, z racji tego, że dezaktywacja tej sieci wiąże się ze stanem rozpuszczenia ego. Ludzie doświadczają wtedy, że ich jaźń się rozpuszcza, że tracą granice między sobą a światem, między sobą a innymi. I też wpływ tej dezaktywacji, doświadczenia mistycznego, które towarzyszy temu rozpuszczeniu ego, utrzymuje się przez długi czas. To znaczy to rozpuszczenie, czy też jakby zwiększenie chaotyczności pracy mózgu poprzez dezaktywację sieci standardowej aktywności, jest tymczasowa. To też warto podkreślić, że po kilku godzinach mózg wraca do swojej standardowego sposobu działania. Natomiast ten krótki czas, kilku godzin, kiedy ta sieć sprawia, że inne części mózgu się komunikują ze sobą nawzajem w bardziej bezpośredni, bardziej swobodny sposób. Wiele wskazuje na to, że ten stan zwiększonej elastyczności przepływu informacji ma kluczowe znaczenie w leczeniu depresji, właśnie stanów lękowych czy uzależnień. Jednocześnie też sugeruje, że nie są wskazane psychodeliki w przypadku osób, które tą chaotyczność umysłu noszą w sobie na co dzień. Robin Carhart-Harris zresztą napisał... A co to znaczy noszą sobie na co dzień? To znaczy, no, schizofrenicy, którzy jakby żyją w tym świecie chaotycznym, raczej na ich miejscu nie pogłębiać tej chaotyczności. Czyli raczej to jest po prostu, jeżeli ktoś ma stany lękowe i po prostu te stany są epizodyczne. Stany lękowe na przykład, no, w przypadku właśnie osób terminalnie chorych, leży osoba na łożu śmierci i nie może się uwolnić od obsesyjnego strachu przed tym, że zbliża się kres jej istnienia. Wybicie jej z tej fiksacji za pomocą psychodelików wydaje się mieć zbawienny wpływ na jej samopoczucie. Podobnie jest zresztą w przypadku uzależnień i w przypadku ludzi, którzy mają depresję lekooporną. To znaczy ten stan rozpuszczenia ego, dezaktywacji tej... Ego słynie z tego, że buduje mury pomiędzy nami a innymi. Jak gdyby też ta konstrukcja ja sprawia, jakby decyduje o naszym poczuciu podmiotowości. Jeżeli jest nasze poczucie podmiotowości, to też musi być jakiś przedmiot na zewnątrz nas, który, wobec którego się dystansujemy. Jeżeli jest sieć standardowej aktywności nadaktywna, co zresztą zaobserwowano właśnie u osób cierpiących na depresję, że one mają tę sieć nadmiernie aktywną i jeżeli ją dezaktywujemy za pomocą psychodelików, to ma to korzystny wpływ na zdrowie psychiczne. Jak gdyby te osoby się uwalniają od tych utartych, zafiksowanych wyobrażeń na temat własnego ja. No dobra, a jeżeli mówiłeś o depresji, to jest jeszcze jedna ważna kwestia i w sumie często poruszana, ketamina. Ona się różni kompletnie od psylocybiny. Tak, to znaczy, no tak, zdecydowanie się różni. Jest substancją, która działa na inne receptory, na receptory NMDA glutaminowe. Jej wpływ też jest, tutaj wiele wskazuje na to, że jakość tego doświadczenia, jakość doświadczenia ma kluczowe znaczenie w przypadku klasycznych psychodelików. Natomiast w przypadku ketaminy ma drugorzędne znaczenie, wiele na to wskazuje, że bardziej jej terapeutyczny wpływ, tak, bardziej jest oparty na jej działaniu takim czysto farmakologicznym, które też nie jest do końca, z tego co wiem, wyjaśnione. To znaczy naukowcy wiedzą, że to działa, natomiast nie do końca wiedzą, jak to działa. Co zresztą podobne zastrzeżenie można kierować pod adresem wielu leków znajdujących się w naszych apteczkach domowych. Z drugiej strony, jeżeli coś działa,
działa, to, to dlaczego by tego nie używać? No tak, jeżeli jest bezpieczne, tak. A wiele wskazuje na to, że ketamina jest, jeżeli nie jest nadużywana, może to rzeczywiście pomagać w przypadku depresji lekoopornych. Z tym, że jej działanie jest krótkotrwałe. Ono się utrzymuje przez kilka dni. Ale chyba plusem jest to, że jest krótkotrwałe, ale też dość natychmiastowe, prawda? Nie tak jak te leki, które po dwóch tygodniach, trzech zaczynają działać. Znaczy w porównaniu z lekami SSRI jest rzeczywiście działanie ketaminy znacznie szybsze, wręcz natychmiastowe. Natychmiastowe, czyli następnego dnia już jest zauważalny wpływ. Została ostatnio ketamina wprowadzona do w Stanach Zjednoczonych na receptę. Czy już jest? Tak, esketamina. Zobaczymy oczywiście, dokąd to zaprowadzi ludzi, natomiast wiele wskazuje na to, że być może zmieni się zupełnie podejście przynajmniej pewnej części psychiatrii do leczenia depresji. To znaczy jest to substancja, która też pod pewnymi względami pasuje firmom farmaceutycznym z racji tego, że jednak trzeba ją regularnie przyjmować, żeby ten efekt podtrzymać antydepresyjny. Natomiast jeżeli osoba cierpi na depresję lekooporną i jest, a ketamina na nią działa, to ja tutaj też osobiście nie widzę żadnego problemu w tym, żeby ta osoba używała sobie tej ketaminy pod okiem lekarza. Na podobnej zasadzie jak osoba z cukrzycą przyjmuje insulinę. Po prostu co jakiś czas musi przyjąć lekarstwo, które ustabilizuje jej organizm w taki sposób, żeby mogła funkcjonować normalnie. Więc tak, no, ketamina jest jednym z leków, które są na czele tego renesansu całego psychodelicznego. Natomiast sama ma psychodeliczne działanie, ale nie jest klasycznym psychodelikiem. To prawda. Ale zobacz, mówimy o grzybach, mówimy o MDMA, mówimy o ketaminie. A czemu nic się, albo mniej się mówi o LSD? Znaczy, no w przypadku LSD problem polega na tym, że ta substancja działa dłużej, więc została wyparta trochę przez psylocybinę w użyciu klinicznym. A czy też nie jest tak, że się kojarzy trochę za bardzo z latami 60? No zdecydowanie tak. Tutaj ten aspekt społeczno-polityczny miał kluczowe znaczenie. To znaczy nawet badacze, którzy walczyli o pozwolenia na przeprowadzenie badań z użyciem psylocybiny, mówią wprost, że wybrali psylocybinę, a nie LSD, ponieważ LSD wywoływało silne bardzo reakcje emocjonalne i dalej wywołuje. Znaczy oni nawet tego nie sprawdzali, po prostu podsyłali projekty dotyczące psylocybiny, czyli połowa pewnie urzędników nie wiedziała, o co chodzi. Jakby napisali, że chcemy grzyby halucynogenne dawać ludziom z depresją, magiczne grzyby, to pewnie by to inaczej wyglądało, natomiast psylocybina brzmi dość enigmatycznie. Tak, wiele jest substancji w medycynie i tak dalej, z których można czerpać. Więc tutaj rozumiem, a czy są jeszcze jakieś substancje? No jest 5-MeO-DMT, które też dopiero jest w zasadzie, dopiero ruszają badania nad 5-MeO-DMT. W jakim zakresie? Też w leczeniu depresji. Natomiast no tutaj wolałbym się nie wypowiadać z racji tego, że to są bardzo wstępne, pilotażowe badania. I musimy po prostu poczekać na jakiekolwiek większe eksperymenty. Z tym, że ja osobiście mam tutaj, jestem trochę jakby podzielony. Z jednej strony uważam, że nie potrzebujemy nowych substancji psychodelicznych, to znaczy, nie wiem, czy wpływ 2CB też znajduje zastosowanie w terapii według podziemnych terapeutów. Natomiast czy aż tak działanie tej substancji się różni w kontekście terapeutycznym od działania psylocybiny? Nie wydaje mi się, żebyśmy musieli forsować jak gdyby wprowadzenie kolejnych substancji, jeżeli uda się w ogóle wywalczyć substancje należące do określonych kategorii, no to myślę, że to i tak będzie ogromny sukces. Z drugiej strony pewna część badaczy sugeruje, że poszukiwanie analogów mogłoby mieć dużo sensu, to znaczy tutaj przed włączeniem kamery mówiliśmy o zastosowaniu takim czysto medycznym, to znaczy psychodeliki wiele wskazuje na to, że mogą być użyteczne też w leczeniu na przykład klasterowych bólów głowy. Tak. Nie do końca wiadomo w ogóle nie wiadomo jak to działa, po prostu ludzie, którzy cierpią na klasterowe bóle głowy, czyli to są takie mocne migreny, które sprawiają, że ludzie wręcz czasami wyskakują przez okna, żeby się uwolnić od tego bólu. One też następują w ciągach, w klasterach, stąd też zresztą wzięła się nazwa. No i ci ludzie, pacjenci, którzy cierpią na te bóle, przez przypadek zobaczyli, że
po przyjęciu psychodelików przez kilka miesięcy nie mają tych ataków. No i tutaj też administracja była bardzo, bardzo niechętnie podchodziła do tego, żeby jakiekolwiek badania z użyciem LSD pod tym kątem też przeprowadzić. I być może znalezienie jakiegoś analogu LSD, który nie działa psychoaktywnie, a ma właściwości właśnie dobroczynne w przypadku klasterowych bólów głowy, byłoby dobrym posunięciem, to znaczy poszukanie substancji, która nie jest psychodelikiem, ale ma podobną strukturę i działa na mózg czy na organizm w podobny sposób. Tutaj też na marginesie dodam, że jeżeli chodzi o potencjalne zastosowanie takie czysto fizjologiczne, to wiele wskazuje na to, że psychodeliki mają korzystny wpływ na neurogenezę, czyli jak gdyby sprzyjają rozwojowi neuronów. No i tutaj spekulacje są takie ze strony na przykład Amandy Fielding z Beckley Foundation i jej współpracowników, że teoretycznie, co może brzmieć naprawdę szokująco dla niektórych ludzi, że być może można leczyć na przykład Parkinsona albo Alzheimera, czyli no choroby neurodegeneracyjne, tak, za pomocą psychodelików albo analogów psychodelików, które nie mają właściwości psychodelicznych, ale działają na neurony w podobny sposób. A to zobacz, tak już kończąc ten cały temat medyczny, jak uważasz, co by było teraz najważniejsze, żeby na przykład psychodeliki mogły pomóc w medycynie? Czy badania, fundusze, czy po prostu, nie wiem, są badacze, którzy chcą się tym zajmować, a nie mają funduszy, czy nie ma takich badaczy, czy jak to wszystko wygląda? Znaczy, na chwilę obecną udało się już w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii też przejść przez te wszystkie przeszkody administracyjne, które przez ponad 20 lat przeszkadzały w prowadzeniu badań. Więc na chwilę obecną największą przeszkodą jest zgromadzenie funduszy, to znaczy badania nad psychodelikami są koszmarnie drogie, zwłaszcza jak gdyby zwłaszcza przez to, że po prostu są psychodeliki traktowane jako, są nielegalne, tak? Więc to są badania, które muszą pasować do tego złotego standardu badań z placebo i podwójnie ślepą próbą, a jednocześnie są to substancje nielegalne, więc wymagają specjalnych zabezpieczeń, to znaczy muszą być przechowywane w sejfie, tam muszą być ochroniarze. Podobno jest to mniej więcej na równi jak odpady promieniotwórcze, radioaktywne, że psychodeliki wzbudzają taką paranoję, że wprowadzenie jakichkolwiek eksperymentów z ich użyciem po prostu jest niezwykle kosztowne. I wydaje mi się, że na chwilę obecną to jest najważniejsze, żeby przynajmniej z perspektywy badaczy zainteresowanych, żeby zgromadzić fundusze, ale to akurat udało się już jakoś tam osiągnąć ten cel, to znaczy jest osoby takie jak, nie wiem, Tim Ferriss na przykład, ale nie tylko, jak gdyby też na przykład Rebecca Mercer, czyli republikanka konserwatywna, która też wspierała kampanię wyborczą Donalda Trumpa, też dała $1 000 000 na MAPS-owi na badania nad leczeniem stresu pourazowego za pomocą MDMA u weteranów. No i w tej sytuacji, jak tutaj mówisz o tych wszystkich zastosowaniach medycznych, prawda? Tego jest bardzo duży potencjał, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne. I to mnie cieszy, bo rzeczywiście choroby psychiczne są jednym z większych problemów ludzkości obecnie. Wiele osób się z nimi zmaga, nawet chyba była jakaś kampania społeczna, że co ósmy z nas, czy co szósty, teraz dokładnie nie pamiętam, ale mówiąca o tym, jak wiele osób z naszego otoczenia ma problemy ze zdrowiem psychicznym, czy to depresję, czy stany lękowe, więc bardzo się cieszę, jednakże bardzo się cieszę, że na początku zaznaczyłeś o tym, jak bardzo trzeba uważać w sytuacji, kiedy to jest przyjmowane pod opieką lekarzy i nie jest standardowo. Więc jeszcze raz, Maciek, bardzo chciałem Ci serdecznie podziękować za rozmowę. Mam nadzieję, że dla Was to również był ciekawy temat, że dowiedzieliście się czegoś nowego. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o zastosowaniu psychodelików w medycynie ogólnie, bo także, jak wspomnieliśmy na sam koniec, jest także wiele możliwości zastosowania w przypadku innych rzeczy, nie tylko zdrowia psychicznego. No i zapraszamy Was także serdecznie wkrótce na kolejny odcinek poświęcony kompletnie innemu tematowi. Dzięki jeszcze raz i wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Cześć!